Denis Załęcki po przegranym pojedynku z Michałem Pasternakiem, ale myślę, Denis, że pokazałeś w końcu to, co wszyscy od ciebie oczekują, czyli naprawdę dałeś po prostu kawał dobrego pojedynku i wiem, że nie zgadzasz się z tym werdyktem. Słuchamy. Wiesz co, to nie jest tak, że ja się nie zgadzam. Wyjebane w to mam. To są free fighty, wynik się liczy. Uważam, że pokazałem w 40%, co potrafię. Palec w oko dostałem. Prosiłem, że kurwa, drą pizdę. Została minuta do końca walki, powinni dalej to puścić. Zrobili, co zrobili. Chciałem tylko podziękować moim przyjaciołom. Rafał Lalak, co się siedzi za granicą, nie ma go. Pozdrowienia. Dziękuję całej rodzinie Skietiemu za narożnik, trenerom Marek Marszal, Radosław Smyk. Dobra robota, ciężka robota. Jestem ciężkim gościem na treningach. Swoje zrobiliśmy. To jeszcze nie jest to. Trenerzy powiedzieli, że dopiero za pół roku, jak tak dam z siebie wszystko, że za pół roku dopiero będzie stary Denis. Także wracam na salę, oko zdrowie i lecimy dalej. Ale widać ogromny progres u ciebie i też kursy pokazywały, że nie będą na ciebie ludzie stawiać, a okazuje się, że zmieniały się podczas walki i też pokazałeś jednak charakter teraz, nie? Tak, no biłem się, chciałem się wdać w bitkę, no Pasternak nie chciał, bo wiedział, że przeważa siłą fizyczną i w ogóle dynamiką, nie chciał zaryzykować. Swój plan wykorzystałem w 30%, także no inaczej jest w klatce, inaczej jest na sparingach, inaczej myślisz, ten stres cały i tak dalej. Moje całe dwa tygodnie ostatnio to była walka z samym sobą, byłem przy rodzinie blisko i tak dalej. Tak naprawdę byłem wyłączony, to wszystko co się działo, nie życzę temu nikomu, także walczyłem z samym sobą, tak jak ostatnio, ale współpraca z psychologiem dała, cały czas byłem na telefonie z psychologiem, dużo mi to dało, bo naprawdę wiem, że nie jeden z takich problemów po prostu do walki nie wyszedł. I chciałbym zaznaczyć dla mediów wszystkich, już nie będę wymieniał tutaj czy jak się nazywa, jak to mówić, nie będę wymieniał kto i tak dalej. Mówię raz, jeśli ktokolwiek z was będzie pytał się jeszcze raz o moją kobietę, moje dziecko, o moje życie prywatne, takie rodzinne, nie będę dobry, czy to kobieta, czy facet, nie. Po prostu nie będzie wchodzić do żadnej federacji. Rozmawiałem z Prime, to jest Cloudem, nie ma poruszania tematu moich rodzin. Będzie zaraz Fame, będzie walczył prawdopodobnie Joseph Bratan. Będziecie go wypytywać o moją kobietę i tak dalej, o to, co się dzieje. Kręcicie afery, o to, jak szukacie sobie zasięgów. Nie mieszajcie w to moich rodzin, moja kobieta ciężko to przeżyła. Nie chcę dalej tego tłumaczyć, także jak mnie szanujecie, upierdalamy ten temat kompletnie, nie szukajcie kurwa atencji, zasięgów, możecie w inny sposób, fajnie wam idzie, róbcie robotę, ale nie tykamy czy ich rodzin, bo po prostu będę zły, a nie chcę być dla was zły, bo was wszystkich lubię, szanuję, także docencie, proszę was o to, nie tykajcie kurwa rodzin i nie zadawajcie kurwa głupich pytań, nie podkręcajcie, okej? Okay? Sędziowie uznali, że jednak ten palec w oko nie był intencjonalny, a ty jak uważasz? Nie wiem, nie mnie to ocenia, dostałem palec w oko, po prostu przestałem kompletnie widzieć na oko. Pewnie ten, nie wiem, czy zrobi to specjalnie, czy niespecjalnie. Jak mówisz, że zrobi to niespecjalnie, to mu wierzę. Jest sportowcem, jest zawodnikiem z krwi i kości, ale kurwa, została minuta czasu. To są freak fighty, już mogli dalej to puścić. Ale tutaj każdy mówił, starara, wszyscy, słuchaj, nie ma ani jednej osoby, która by powiedziała, że ja do tej pory nie prowadziłem. Policzyli 2,5 rundy, wszyscy mówili, że ja wygrałem, wszyscy, już trener Miraz widziałem, że był wkurwiony, Pasternak też był wkurwiony, bo widzę, że przegrali. Ale jeden sędzia dał na mnie, dwóch dało na niego. Dobrze wiemy, że no trochę no odpierdalałem ostatnio. Tu nie ma co się dziwić, sędziowie mnie nie lubią, ale sprawiedliwości w Polsce nigdy nie było. Także też nie ma co oczekiwać od sędziów, że jeśli jest gość taki jak ja, który go nienawidzą z całego serca, z którym też mieli walczyć, odmawiali walgu, mnie też nie lubią i tak dalej, to wskazali na moją porażkę. Nie ma co się dziwić, ale kurwa... Nawet szefostwo powiedziało, że ja tą walkę wygrałem i to damy się liczy. Ja tu robię roboty dla kibiców, nie idę tu po wynik, po prostu tą walką pokazałem, że już 30% jestem wyżej, ale na następną walkę w 5 października będę walczył na Cloud. Może na Fame, jak się federacje dogadają, ale zobaczymy. Pokażę po prostu kolejne 30% siebie, a po nowym roku już będzie 100% mnie. Michał powiedział, że nie traktuje tego jako wygraną, a wręcz przegraną i chce rewanżu. Jak ty do tego podchodzisz? Słuchaj, ja Michała bardzo lubię, ludzie nie będą chcieli, znaczy wiadomo, że ja bym chciał remasz, mogę krzyczeć o remasz, bo to, bo tamto, bo sramto, ale widzowie tego nie będą chcieli, no bo tu nie będzie afer, nie będzie dymów, także tutaj walka, wielki buł, remasz z Tominanczukiem, z Ferrarim, czy Norman Park, czy z tym Lamusem Szeligą, czy z Kubiszynem, czy z tą kurwa dziwką Don Casio, no jest wiele możliwości walk. Także chcę się napierdalać teraz z każdym z tych mocnych frików.
po prostu wiem, że udowodnię, że po nowym roku już nie będzie żadnego freaka mocnego dla mnie wagi ciężkiej. Czułeś się dzisiaj komfortowo w klatce, w oktagonie. Wiem, że ostatni pojedynek nie był najlepszy. Dużo osób ci zarzucało właśnie, wiemy to, co się działo w tym pojedynku. A czy dzisiaj czułeś po prostu psychicznie się dobrze? Czułeś, że to jest twoje miejsce i że po prostu dasz siebie absolutnie 100% i wiesz, że nic ci nie blokuje? Wiesz co, w 100% czułem się 2 tygodnie temu, zanim się wyjebały te wszystkie afery internetowe. Ludzie tego nie zrozumieją, nie wiedzą, jak to jest. Wcześniej był hejt, psycholog i tak dalej, było dobrze, ale później weszły tematy, których kurwa naprawdę nikomu nie życzę. Rodzina to jest świętość. Padłem trochę przez to psychicznie, ale się podbudowałem. W klatce pokazałem, tak jak mówiłem, 30%. Czegoś zabrakło, ale co nie ma co pierdolić, wracamy od ringu dalej. Teraz wiem, że odbudowałem się w jakimś na procencie, to nie jest 100%, ale przyjdzie czas, kurwa, przyjdzie czas na wszystko. No, słuchaj, Denis, czy teraz możemy się spodziewać, że no, będzie tylko lepiej u ciebie? Teraz tylko i wyłącznie lepiej. Nie załamujemy się, walczymy dalej, kurwa. Parę dni odpoczynku, zaczynamy biegać, bo sparingów na razie przez miesiąc nie będę mógł robić, ale siła, dynamika dalej będzie robiona, także zapierdalać będę dalej. I obiecuję, że w końcu wyjdę z tej sfery porażek i w końcu zacznę coś wygrywać. I forma na konferencjach, forma w oktagonie. Tak, teraz po prostu... Słuchaj, nawet forma w konferencjach było 50%. Zobaczcie, co będzie kurwa na następnych, rozkręcimy te friki, bo to, co się działo teraz, był rozpierdol, ale teraz będzie jeszcze grubszy. Tak jak mówiłem, przygotowany teraz na konferencję będę jeździł. Mam dużo, dużo do wyjaśnienia tych wszystkich kurwa freak fighterów śmiesznych. Dużo kuresa się w tym świecie dzieje. Czas pokazać wszystkim, że z tymi, co będę walczył, to są kurwa źli ludzie i trzeba ich kurwa... Trzeba ten wizerunek dobrych ludzi zmienić na ten, jaki jest prawdziwy. Czy ty masz teraz na myśli Patryka Maciaka? Buła będzie tak czy siak skończony, tak jak powiedziałem. Będzie dobra propozycja na moich warunkach. Będziemy się bić tak, jak ja chcę, a nie kurwa tak, jak Gruba sobie życzy na boks i tak dalej. Moja dyscyplina, bo wchodzi w to, jak nie, to niech wypierdala. Wiem, że po prostu konferencje wypierdolą wszystkie free fighty w kosmos. Ale tak, Grubas musi zasłużyć, ja mam z kim się bić, także Grubas sobie może poczekać, bo na Grubasa przyjdzie czas. I tyle. Czy uważasz, że w tej dzisiejszej dyspozycji i z tą głową, tą nastawioną głową, byłbyś w stanie wygrać dzisiaj z Wielkim Bu? Wielkim Bu? Szczerze? Nie wiem. Nie będę pierdolił, żebym go dzisiaj rozpierdolił na 15 sekund, ale wiem, że na 100% rozpierdolimy go na początku nowego roku. Na początku przyszłego roku będzie zdeklasowany, będzie obalony, będzie spetowany. I bo jak Grubas się przewróci, to już ta kurwa gruba orka się już po prostu nie wstanie. Jest to klocek, którego przewróci się raz, dwa, bo on nie ma koordynacji ruchowej, także do pierwszego wjazdu i tyle. Dziękujemy. Tak, dziękuję. Ja jeszcze bym zapytała, jeżeli chodzi o Ferrari'ego, czy ty myślisz, że jeżeli wyszedłby do walki z tobą dzisiaj w twojej dyspozycji, to ile byś dał mu czasu? No i wracamy do Ferrariego. Już ci odpowiem na twoje pytanie. Myślę, że to byłaby 30-sekundowy, miał być po prostu wjazd, rozjazd i tyle. Także 30-20 sekund, kiedy zależy, kiedy bym go złapał. To było MMA, bym go zgniótł jak robaka i spetował. Zdrowia dla jego mamy oczywiście, nie mógł wyjść, trudno, chuj w to. Psychikę miał z oraną, także nie dziwię się. Też miałem z oraną psychikę, ale no, nie chciałem was kibiców zawieść. Dostałem przeciwnika w chuj mocnego. 2 dni przed galą, czy tam dzień przed galą, ale wychodzę, robię to dla was, nie robię tego w 100% tylko dla siebie. Robię, tak jak mówiłem, walczę w tej federacji tylko i wyłącznie dla swojej córeczki i w jakimś tam procencie dla swoich kibiców, bo wiem, że po prostu, no chcą bym walczył, chcą bym dawał ten show, także gdyby nie moja córeczka, chuja wbijałbym w te wszystkie, kurwa, konferencje, rundki, walki, bo to w chuju. Bo nie będę się męczył z kurestwem, ale robię to, by zapewnić swojej córce bezpieczeństwo w przyszłości, by mogła iść na studia sobie, jechać do USA, by miałem swoje mieszkanie, samochód, jak skończę 18 lat. Gdyby nie ona, poszedłbym w swoje, co kiedyś robiłem, ale różnie mogłoby to się kończyć, mógłbym siedzieć w tym momencie, ale poszedłem na sportową karierę dla swojej córeczki i tylko robię to wyłącznie dla niej. Tak to w chuja bym wbijał w federację. Te wszystkie. Dzięki, Denis. Po prostu. Dziękujemy i gratulacje. Dziękuję jeszcze raz.